ludzie mają liczne błędy percepcji, ludzie źle rozumieją wydarzenia, ludzie mają pojęcie, jak działa system podatkowy, no powiedzmy, nawet przedsiębiorcy myślą, że płacą podatki, prawda? To jest kiedy jak nałożę podatek na piekarza, to natomiast ponosi cenę bułeczek, prawda? I ten to naprawdę płaci nie piekarz, tylko płaci to jego klient, ale on tego nie widzi. Również jego klient nie widzi tego, że to on ten podatek zapłacił, tylko widzi, że ten ochotny piekarz znowu podniósł cenę pieczywa i tego dzielca należy ukarać najlepiej nowym podatkiem. Także ludzie mają całkowicie zaburzoną percepcję, a już są tacy, którzy się bardzo starają, żeby oni mieli tę percepcję zaburzoną. Z tego dochodzą profesorowie, prawda, którzy wygadują te głupoty. I tu można zadać sobie pytanie, dlaczego profesorowie również wygadują te głupoty, prawda? Pan Richard Bugaj no, widzi świat dosyć dziwny, ponieważ nie widzi tego, że to tysiące urzędników regulują wszystko, tysiące przepisów, nawet setki tysięcy urzędników, powiedziałbym, dziesiątki tysięcy przepisów, regulują każdą tonę pszenicy, każdą tonę mięsa, każdy hektolit wina, to wszystko jest regulowane przepisami, to oczywiście nie jest żaden dziki drapieżny kapitalizm. Ale chodzi o coś znacznie ważniejszego. Chodzi o to, że w ogóle celem gospodarki nie powinien być zysk. Bo niby to z tym kierują, ale mimo wszystko kapitalista w ramach tego potwornego labiryntu przepisów, no jednak stara się maksymalizować zysk. Otóż zdaniem pana Bugaja, to nie zysk powinien być tutaj tym, co się maksymalizuje, tylko właśnie nie bardzo wiadomo co. Jakieś wartości społeczne. Czyli zdaniem pana Bugaja, przedsiębiorca robiący zelówki nie powinien zajmować się produkcją zelówek, tylko tak naprawdę dbać o szczęśliwość ludzkości, a zelówki no, produkować, jeżeli jeszcze mu starczy czasu, prawda, na ten interes. To jest jakaś zupełnie absurdalna wizja świata, no bo od tego są kościoły, prawda, są rozmaite instytucje. Ten człowiek ma maksymalizować zysk i zarobione pieniądze no, inwestować, dawać na dobroczynność, bardzo proszę, ale to zarobione pieniądze. Natomiast pan Bugaj uważa, że on nie powinien w ogóle maksymalizować zysku. I teraz jest pytanie. Jeżeli przedsiębiorca nie maksymalizuje zysku, to właściwie co powinien robić? Na to pytanie niestety lewica nie daje odpowiedzi. To Polskie ma się wtedy najlepiej, kiedy ludzie dbają o swój zysk, prawda? I to jest istotne. No, PiS uważa, że przedsiębiorca ma działać tak, żeby państwo polskie miało się jak najlepiej, co oczywiście nie jest prawdą. Trudno oczywiście walczyć z nonsensami produkowanymi przez lewicę, bo one są potężne, powtarzane 100 razy dziennie. To się mocno wbija w głowy ludziom, ludzie to słyszą. No i to się utrwala, jak mówił wybitny socjalista dr Józef Goebbels, wystarczy kłamstwo powtórzyć 100 razy, a staje się ono prawdą. Myślę, że kłamstw jest pełno. Na każdą rzecz trzeba mieć dwa słowa, jedno pozytywne, jedno negatywne. Nie można użyć neutralnego, mówić pozytywne albo negatywne. No z tym na przykład mamy umowy śmieciowe. To już z góry wiem, że śmieciowa, ale musi być zła, prawda? Nie ma żadnej dyskusji, no może być dobra. Śmieciowa umowa może być dobra. I tak się ustawia człowieka do dyskusji. No? Człowiek musi bronić czegoś śmieciowego. Więc ja oczywiście z pełnym impetem nazwałem umowy nieśmieciowe, nazwałem gnojowymi. Póki walczy umowa normalna ze śmieciową, to śmieciowa musi przegrać dyskusję. Trzeba to zrozumieć. Przede wszystkim nie wolno tworzyć ustaw pod konkretnego człowieka. Prawda? Prawo nie może działać wstecz, nie można takich rzeczy robić. To jest rzecz niedopuszczalna w ogóle. Trzeba sobie powiedzieć jasno. Pan Trynkiewicz powinien zostać powieszony 25 lat temu. Tego nie zrobiono w wyniku litości, prawda, tam ludzi, w wyniku tego, że nie było tyle dożywocia, prawda, no krótko rzecz mówiąc, tak mi się upiekło. No i teraz pan mecenas Widacki, w końcu mój przeciwnik ideowy, prawda, człowiek rozsądny, mówi, no trudno, trzeba się pogodzić z tym, że jak ludzie dostają wyrok 25 lat więzienia, to kiedyś wychodzą na wolność, no to jest konsekwencja tego błędu, który zrobiono wtedy i teraz nie ma co. Nic nie można tego zrobić. Legalnie nie można nic zrobić. Po prostu musi być na wolność. Trzeba się pocieszać myślą, że znacznie większa jest szansa, że dziecko wpadnie pod samochód, niż że zostanie zabite przez Trynkiewicza. Więc w końcu zagrożenie w Polsce się tak bardzo od tego nie podniosło. Natomiast trzeba przywrócić karę śmierci, żeby na przyszłość nie było tego typu błędów. I to jest jedna sprawa. Natomiast to,
się bezczelnie jeszcze próbuje naciągać prawo. Czy się wprowadza ustawę, no przecież to słusznie podpisają wszyscy konstytucjonaliści, wszyscy prawnicy. No przecież w tej chwili wystarczy, że mnie się skaże na 3 miesiące za coś tam. Dyrektor więzienia powie, że wykazuje objawy tam odchyłki, jest niebezpieczny, skieruje mnie na komisję. A w tej komisji może być kilku lekarzy, którzy tam są, no, należą do obozu rządzącego. Prawda? Ta komisja może mnie dożywotnio wpakować do psychiatryka. Dożywotnio. Rodzina. Kiedyś w jednej z nowelek Lema Trul i Klepaucjusz wybrali się na walkę ze smokami. I zamiast walczyć z nimi, to wpadli na świetny pomysł, smokowi strzeliwali drugą dodatkową główkę. I wtedy smok, jedna głowa się kłóciła z drugą główką i smok zdychał z głodu, bo nie mógł się ruszyć. Otóż kiedyś istniało pojęcie głowy rodziny i rodzina mogła podjąć decyzję w ułamku sekundy. Obecnie wstrzelono drugą główkę, mamy może troszkę mniejszą, prawda, ale też ważną. No i teraz jak mąż z żoną się kłócą co chwila, nie ma decyzji, muszą dialogować nieustannie. Co chwila wtrącają się sądy rodzinne. Rodzina została okaleczona przez obcięcie jej głowy. Czy jak ktoś woli przez dostawienie jej drugiej główki. To już był poważny cios. Potem rodzinie odebrano dzieci. Prawda? Dzieci są w tej chwili takim Pawlik Morozow, który w każdej chwili może donieść na rodzice, że dał klapsę, prawda, albo coś takiego. Dzieci stały się niebezpieczeństwem, więc oczywiście nie ma również dzieci. I muszę powiedzieć, że ogromna większość tej lewicy, ona sobie nie zdaje sprawy ze skutków tego wszystkiego. Są oczywiście ludzie, którzy to robią celowo. Są tacy ludzie, którzy to chcą zniszczyć celowo. Ale ideologów lewicowych tam jest bardzo niewielu, na pewno tak inteligentnych, żeby zrozumieć, co oni to robią. Ogromna większość tych ludzi, która to zrobiła, ona wierzy, że dzięki temu dzieci zostały upodmiotowione, tak ładnie to mówią, upodmiotowione, nie wiem, co to miało znaczyć, ale upodmiotowione. Prawda? W wyniku tego żona ma równe prawa, w wyniku tego w rodzinie będzie kwitł dialog, co polega na tym, że walą się patelniami po głowie, prawda? Generalnie rzecz biorąc. Generalnie, albo mąż już nie wytrzymuje nerwowo i przyczepie żonie skórę. Także zniszczono to, ale oni są przekonani, że oni polepszyli warunki życia rodziny. I to jest tragiczne. Głupota ludzi jest ogromna. Ludzie chodzą do państwowej szkoły, gdzie uczy się głupot. No i tacy wyrastają. Przypominam, że Germanie, którzy podbili Imperium Romanum, przecież korzystali bardzo obficie, dużym podziwem z jego dorobku. I to nie z tego okresu właśnie upadku, tylko z okresu klasycznego historii, że on się rozwijał. Arabowie są na wyższym poziomie niż byli Germanie. Wówczas to wszystko jest na wyższym poziomie. Jestem absolutnie pewien, że oni będą czerpali z tego dorobku, z tych czasów, kiedy podziwiali nas jeszcze, czyli XIX wieku, powiedzmy sobie. No i będą z tego czerpać. Także no, problem jest taki, że mi jest szkoda cywilizacji europejskiej i póki jest szansa jej przywrócenia, no będę o to walczył. Tak mężczyzna musi postępować, prawda, że póki jest szansa, to się walczy. Jak się nie, że nie ma już szansy, to trzeba się poddać i cieszyć się, że wróci kara śmierci, znikną parady miłości, prawda, rodzina będzie normalna i tak dalej, podatki spadną. Etc. No trudno. Będzie tego koszt, zamiast dzwonów kościelnych będziemy słyszeli śpiew muezina, prawda? No ostatecznie, mój Boże, w Boga wierzymy tego samego. A czy mu się 500 dziennie bije czołem, czy raz na niedzielę chodzi do kościoła, to ostatecznie Panu Bogu sądzę nie robi takiej szczególnej różnicy. Także trzeba, ale ja nie jestem skłonny do godzenia się z tym, prawda? Póki jeszcze jest szansa, bo to jednak naprawdę była piękna kultura europejska, naprawdę wspaniała kultura.